Piątkowe popołudnie. Zaczyna się weekend. W jednej ze szkół podstawowych właśnie kończą się zajęcia. Słychać ostatni dzwonek, dzieciaki pakują tornistry, wychodzą z klasy. Po drodze rozmawiają między sobą jeszcze, co będą robić w weekend. Jedni mają w planach pomoc rodzicom, inni mają w planach spotkanie ze znajomymi, a jeszcze inni naukę do sprawdzianu. Wychodzą przed szkołę i w tym momencie na boisko podjeżdżają trzy autobusy. Wychodzą z nich uzbrojeni mężczyźni. Bardzo sprawnie oddzielają od grupy uczniów uczennice z 7 i 8 klas. Następnie każą im wejść do autobusów, odjeżdżają w nieznanym kierunku. I w tym momencie, w ułamkach sekundy, 119 uczennic znika. Następnego dnia wyobraź sobie, że to twoje miasto. Co by się działo w tym mieście? Co by się działo u ciebie, w twoim mieście, w twoim domu, gdybyście dowiedzieli się o tym, co tu się stało? Nagłówki w gazetach, nagłówki w internecie. Oddajcie nam nasze dzieci. Gdzie oni są? Co się stało? Kto ich porwał? Jakie są ślady? Co policja wie na ten temat? Cały świat, nie tylko Polska, nie tylko twoje miasto, cały świat żyłby tą informacją. Nawet powstałyby hashtagi, powstałyby strony poświęcone uczennicom. Co się stało, że 119 dziewczynek w jednej chwili wyparowało? I minęły 3 lata. W mediach cisza. Nagłówków w gazetach nie ma. Nie ma marszów poparcia. Media społecznościowe żyją zupełnie nowym tematem. Nikt nie pamięta. Nikt nie pamięta, że 3 lata temu 119 dziewcząt zostało porwanych. Ale jest ktoś, kto pamięta. Jak myślisz, kto pamięta o tym, co się zdarzyło 3 lata temu? Tak, rodzice tych dziewcząt. To oni, mijając różne osoby na ulicach, zaglądają w twarze przechodniów, bo patrzą, czy to nie są ich córeczki. To oni w nocy albo budzą się z płaczem, albo śnią im się córeczki. Co by robiły dzisiaj, mając te 17-18 lat? Czy szykowałyby się do matury? I uwierz mi, ci rodzice pamiętają. I wyobraź sobie, że do rodziców jednej z tych dziewczynek przychodzi wiadomość: twoja córka żyje. Jest nadal w niewoli. Była zmuszana do wyrzeczenia się swojej wiary. Nie zrobiła tego. Za karę zmuszono ją do małżeństwa z jednym z porywaczy. W tym małżeństwie urodziła dziecko, córeczkę. Twoja córka żyje. Co więcej, tutaj jest nagranie jej głosu. Uwierz mi, jej rodzice teraz poruszą niebo i ziemię, żeby ją uwolnić. Proszą o pomoc, kogo tylko mogą. Piszą do prezydenta: prezydencie, obiecałeś, że uwolnisz wszystkie dzieci, które są porywane. Pomóż naszej córce. Piszą list otwarty. Tak, ja wiem, to nie dzieje się w Polsce. To dzieje się w Nigerii. 119 dziewczyn w wieku około 15 lat zostało porwanych. Powiem ci więcej, od grudnia zeszłego roku 1 tysiąc uczniów i uczennic został porwany w Nigerii. 600 szkół zostało zamkniętych z obawy przed kolejnymi porwaniami, a to nie cały rok. Czy ma znaczenie, że to się dzieje w Nigerii, a nie w Polsce? Dzieci te same, rodzice ci sami, tragedia ta sama.
Czy to ma znaczenie? Czy to jest w innym kraju? I co teraz? Co z tym zrobimy? Zamkniemy oczy? Uszy? Będziemy udawać, że nic się nie dzieje? Co możemy zrobić? Może coś zrobimy w tej sprawie? Rodzice poruszają niebo i ziemię. Poruszmy niebo i ziemię. Módlmy się, aby ta petycja do prezydenta była skuteczna. Aby coś zrobił w tej sprawie. Aby się rozwiązała ta sytuacja. Aby ich córeczka, która zniknęła 3 lata temu, aby była wolna. I aby inne córki i synowie byli wolni. Wesprzyjmy to razem. Zróbmy to dla nich. Pamiętajmy w modlitwie o licznych dzieciach w Nigerii i innych krajach Afryki Subsaharyjskiej, które były świadkami lub doświadczyły przemocy ze strony grup islamskich. Módlmy się, aby otrzymały pocieszenie i zostały uzdrowione przez niebiańskiego Ojca. A powiedzcie, czy w waszym życiu mieliście kiedyś tak, że przez długi okres czasu, przez lata modliliście się w jednej intencji? Jeśli tak, proszę, podzielcie się w komentarzach, co dawało wam nadzieję. Mam prośbę. Polub ten film, zasubskrybuj nasz kanał, a ciebie proszę, jeśli tego jeszcze nie robisz, zamów nasz darmowy magazyn Open Doors, gdzie przeczytasz jeszcze więcej świadectw z Kościoła prześladowanego. 21 listopada po raz kolejny odbędzie się Światowy Dzień Modlitwy za prześladowany Kościół. W tym roku skupimy naszą uwagę na chrześcijanach zamieszkujących Afrykę Subsaharyjską oraz osobach nawróconych z islamu. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnych live streamach.